Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne już 31 zadanie z arkusza od Ewy. W ramach oczywiście darmowych korepetycji, czy jak masz zadania, wysyłasz do mnie, rozwiązuję. I rozwiązanie jest na YouTube'a. 31 zadanie jest następujące. Dany jest ciąg arytmetyczny AN, a jego suma N początkowych wyrazów określona jest wzorem SN równa się 2N kwadrat. Dla N większego równego 1 trzeba wyznaczyć wzór ogólny AN. Dobra. Zajmijmy się na samym początku czymś takim, tym. OK? Pozwólcie, że ja sobie wliczę coś takiego jak S1, S2 i S3. OK? Czyli oczywiście w miejsce n postawimy sobie jedynkę. 1 do kwadratu to jest 1, razy 2 to jest 2. S2. 2 do kwadratu to jest 4, razy 2, 8. I 3 do kwadratu to jest 9, razy 2, 18. I teraz co to jest? No S1 to jest po prostu pierwszy wyraz. Zrobimy inaczej. S1 to jest po prostu pierwszy wyraz. S2 no to jest suma dwóch początkowych, czyli to jest suma A1 plus A2. Tak? No a S3 to jest A1 plus A2 plus A3 równa się 18. To już jest. Jasne? To myślę, że jest proste. No i teraz po co to zrobiłem i po co to wyliczyłem? Ponieważ chciałbym sobie z tych dwóch równań, na przykład z tych dwóch pierwszych, czyli A1 równa się 2 oraz A1 plus A2 równa się 8, no to jeżeli zamiast tego A1 postawię sobie oczywiście dwójeczkę, to mi wyjdzie, że 2 plus A2 równa się 8. No i oczywiście jak odejmiemy dwójkę, to wyjdzie, że A2 równa się 6. OK, czyli mam wyraz pierwszy A1 równa się 2, mam wyraz drugi A2 równa się 6. Co mogę z tego wyliczyć? No oczywiście różnicę, tak? No bo wiadomo jest, że wyraz drugi równa się wyraz pierwszy plus różnica, czyli 6 równa się 2 plus różnica. Podzielimy to przez, odejmiemy sobie dwójkę, no to czyli 4 równa się różnica. OK? No i teraz wzór na AN, kolorek zmieńmy. AN równa się wyraz pierwszy plus N minus 1 razy nasza różnica. No to liczymy. A1 to jest oczywiście, 2. N minus 1 przepisuję. No i razy różnica, która wyszła 4. Tak? Czyli AN równa się. N razy 4 to będzie 4N. Tu będzie N razy, 4 razy minus 1 to jest minus 4, plus 2 to jest minus 2. Możemy jeszcze sprawdzić. Jak n postawimy 1, to będzie 4 razy 1 to jest 4, minus 2 to jest 2. Zgadza się? Postawimy dwójkę. 4 razy 2 to jest 8, minus 2 to jest 6. Zgadza się? Postawimy trójkę. 4 razy 3 to jest 12, minus 2 to jest 10. 10, 6 i 2 to jest 18. Zgadza się? Po zadaniu. Jeżeli się robiło podobne zadania, no to myślę, że to się rozkmini. A jak to się rozkmini i wyliczy się, że A1, A2 się ma, no to wyznaczyć AN to jest podstawowe zadanie. Jest nie takie ciężkie, no za 2 punkty, dokładnie. Tyle, macie pytania, śmiało w komentarzach, łapki w górę, mile widziane. I oczywiście, jeżeli się podoba jak tłumaczę, to napisz mi o tym w komentarzu. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.